wysłuchaj. Wysłuchajcie proszę, zaraz stanie słońce, on leży sam na dworze. Deszcz na niego pada, nie ma się gdzie schronić. Nie ma mu kto pomóc, to dać pomocnej dłoni. Pół życia pracował, chciałby rodzina wszystko miała. Chciałby jego córka była roześmiana. Jego firma dobrze prosperowała, dopóki się nie zaczął ten cholerny dramat. Wracając do domu, dzwoni do swej córki, czy czegoś potrzebuje. Ma zrobić zakupy, ona nie odbiera. Abonent niedostępny, telefon do żony też jest niedostępny. Nie wie co ma robić, szybko wraca do domu. Po drodze wypadek, znajomy samochód. Nie może uwierzyć to, co teraz zobaczył. Nie może uwierzyć, że ich na zawsze stracił. Starał się zapomnieć o tym, co się stało. Dla jego psychiki się za ciężkie okazało. Olał wszystkich znajomych i poszedł w alkoholizm. Myśli samobójcze nie wychodziły z głowy. Nie dał sobie rady, bardzo się zadłużył. Nawet jego firmę przejęli za długi. Nigdy nie marudził, dusił wszystko w sobie. Teraz tę historię opowiadam tobie. Jego życie przypomina ruinę. Nie umie się podnieść, nie wie po co żyje. Co to jest za życie, gdy nie masz bliskich obok? Co to jest za życie, jak nie umiesz żyć ze sobą? Nikt się nie przejmował, jak on się teraz czuje. Skończył na ulicy, nikt go już nie szanuje. Nie wiadomo jak daleko się posunie. Wyśmiewany przez przechodniów, nazywany żulem. On tak bardzo pomocy potrzebuje. To najwyższy czas, by wyjść mu na ratunek. By wyjść mu na ratunek.